Oliwia, słuchajcie, ostatnio miałam tak udane łowy w lumpeksie, w ogóle otworzyli niedaleko naszego studia biura nowy lumpeks, no i wybrałyśmy się z dziewczynami na zakupy w poszukiwaniu perełek. Wrzucałam Wam też relacje na Instagram Stories i w sumie to zainspirowało mnie do tego, żeby nagrać dzisiaj dla Was odcinek z takimi fajnymi tipami, patentami, z racji tego, że prawdopodobnie wszyscy jesteśmy na etapie kompletowania jesiennej garderoby. Przydadzą Wam się po prostu te informacje. No i pokażę Wam, opowiem też, z jakich rzeczy sieciówkowych, które chcemy zakupić w danym sezonie, warto zrezygnować, bo w lumpie jesteśmy po prostu w stanie znaleźć mega unikaty, dużo, dużo taniej. Pokażę Wam też, co mi udało się dorwać. Jest jedna taka perełka, chyba w ogóle najlepsza rzecz, jaką udało mi się dorwać kiedykolwiek. Wpadajcie też na TikToka, bo całkiem sporo tam ponagrywałam i tam podrzucam Wam też adresy moich wszystkich sprawdzonych lumpeksów. Ostatnio całkiem sporo się ich nazbierało. Także zapraszam do oglądania. W lumpeksach warto nie omijać działów męskich, bo można tam dorwać świetne jakościowo oversize'owe marynarki. A ja właśnie marynarek mam w szafie najwięcej. No i przede wszystkim tego typu okrycia, jakieś takie narzutki czy płaszcze przydadzą nam się w tym jesienno-zimowym sezonie. I jednym z takich ostatnich odkryć jest ta brązowa marynarka w taki delikatny, niebieski prążek. Na zbliżeniu będziecie to widzieć. Jest w przepiękny sposób skrojona. No i teraz brąz, o czym Wam mówiłam w odcinku o trendach, jest na maksa hot i będzie pasował do tych wszystkich takich ostrych, kontrastowych kolorów. Także zawsze patrzcie na marynary oversize z działu męskiego. I tak samo na płaszcze. Akurat ten jest to trench z takimi dość szerokimi rękawami. On jest też na maksa długi i Boże, jak pięknie wygląda w połączeniu ze sportowymi butami albo takimi ciężkimi botkami. On też jest z lumpeksu i kosztował dosłownie kilkanaście złotych. Tutaj też w zależności od tego, kiedy do tego lumpa wyskoczymy, czy w dniu dostawy, czy później, czy rzeczy są wyceniane, czy wiecie, są to ciuchy na wagę. No ale ten ma akurat piękny taki delikatny, przygaszony morski odcień i jest naprawdę w świetnym stanie. Kolejną rzeczą, którą też lepiej kupić w lumpeksie zamiast w sieciówce, są koszule. Też fajnie jest dorwać coś z działu męskiego. Są tam super jakościowo koszule, bawełniane. Co więcej, one są po prostu, odnoszę wrażenie, nie do zdarcia. I o tą koszulę, taką pastelowo-różową w paski białe, dostałam naprawdę mnóstwo zapytań, jak tylko pokazałam Wam się na Instagramie. Ona kosztowała jakieś 4 zł, także totalne grosze. No i ma też tak wdzięczny materiał, że z nią jesteśmy w stanie na maksa pokombinować. I drugą koszulą, która jest tak naprawdę moim najnowszym i najlepszym nabytkiem, takim ogólnie, jest koszula od YSL, czyli Yves Saint Laurent, którą dorwałam w lumpeksie dosłownie 5 minut od mojego biura. Ma też przepiękny odcień, jak widzicie, taki pastelowo-żółty. Generalnie bosko się układa, poza mankietami, które są dość sztywne, więc bardzo prawdopodobne, że będę ją troszkę przerabiać u krawcowej, no ale tutaj właśnie to też jest fajny tip. Zawsze miejcie na uwadze, że możecie te ciuchy przerobić, nawet jeśli są delikatnie zbyt duże i tak to Wam wyjdzie dużo taniej, niż jakbyście mieli kupować nówkę sztukę właśnie w sieciówie. No i przy okazji tego typu markowych ubrań zawsze sprawdzajcie autentyczność poprzez wpisanie jakby kodu ubrania, numerka, sprawdźcie, czy są dobrze przysztemetki, czy po prostu ta rzecz jest autentyczna i czy jest faktycznie markowa, czy jest jakąś, wiecie, taką chamską podróbą, ale tutaj też radzę Wam po prostu sprawdzać wieszak po wieszaku wszystko, bo wśród groma takich słabych rzeczy można dorwać tą jedną naprawdę świetną. Wchodząc do lumpeksu, nigdy nie omijajcie tej całej strefy z jeansami. Ja namierzyłam w swoim życiu dziesiątki jeansów vintage, czy między innymi Levisów w takim przepięknym kolorze. Zwykle były dla mnie niestety zbyt duże i nadal szukam tych takich idealnych 501 vintage, które nosiło moje rodzeństwo w latach 90. Natomiast co udało mi się upolować jakiś czas temu, to jeansy, też chyba kosztowały 3 zł, czarne. Od Monki, to jest bardzo fajna marka, obczajcie sobie w ogóle też ich asortyment, jeśli jeszcze nie znacie. No i one mają rozszerzane nogawki, przepięknie leżą, super się układają. No i ten jeans też prawdopodobnie, skoro przetrwał tyle lat, to jest super jakościowy.
Skóra na ten sezon ponownie jest jednym z takich hot trendów. Jeśli szukacie czegoś skórzanego na maksa unikatowego, to warto jest właśnie zajrzeć do Lumpexu. Tu mam Wam akurat do pokazania taką karmelową kurteczkę zapinaną na zamek. Ona jest troszkę w klimacie retro, ma tutaj taki kołnierzyk właśnie ostro zakończony, troszkę w stylu lat 70. Fajnie wygląda do takiej typowo casualowej stylizacji, jeansy, t-shirt i właśnie ta kurtka. Co więcej, w Lumpexach możecie dorwać właśnie skórzane rzeczy wykonane z włoskich skór, które no, też są genialnej jakości. Zaraz Wam pokażę płaszcz, który też jest obłędny. Mówię na to płaszczyk, bo on sięga tak gdzieś do połowy uda, ale w zasadzie może być to też taka większa, oversize'owa marynarka. Ona akurat jest z ASOS Edition. Ma piękny odcień takiej kości słoniowej, coś w tym stylu. Ten kolor jest bardzo twarzowy. Dodatkowo marynarka jest w przepiękny sposób wytaliowana, ale w kwestii szukania skórzanych elementów zawsze zwracajcie uwagę na to, czy nie ma defektów. Ogólnie, w kontekście wszystkich rzeczy w Lumpexie, ale jeśli skóra ma defekt, jest wytarta, no to znaczy, że będzie po prostu z nią coraz gorzej, także akurat w tym wypadku bądźcie czujni. No i przede wszystkim, czy nie ma jakiś plan na przykład śladów od długopisu, które też bardzo ciężko zmyć w momencie, gdy już się tak, wiecie, wpiją, wgryzą w to ubranie. Okej, okay, no i trzecią skórzaną rzecz, którą chcę Wam pokazać w dzisiejszym odcinku, są te spodnie, też brązowe, dlatego mówię, musicie je zobaczyć. Może kojarzycie moje zielone, takie sznurowane spodnie marki Saks Spots. One są piękne, ale też cholernie drogie. Natomiast no, te spodnie są z lumpa, są w praktycznie idealnym stanie i też jak widzicie mają taki motyw zapięć. Tam akurat te spodnie są sznurowane. No ale w tym sezonie jesienno-zimowym na pewno taki element wykorzystamy praktycznie do wszystkiego. Co więcej, one od środka są może nie ocieplone, ale mają taką warstwę materiału, która sprawia, że jest w nich po prostu mega ciepło. Wszystko spoko, jeśli chodzi o jakieś tam t-shirty, bluzy, swetry i tak dalej. Tego jest zwykle najwięcej w asortymencie lumpexowym. No ale powiem Wam, że mi osobiście najciężej jest się przez to wszystko przebić i znaleźć coś sensownego. I na co ja zawsze zwracam uwagę w tym aspekcie, to skład. Musi być na maksa dobry skład, żebym się skusiła na jakiś basic, na jakąś taką prostą rzecz. I tu chcę Wam akurat pokazać taką bieliźnianą sukienkę w takim delikatnym, brzoskwiniowym kolorze na ramionczkach. Taki basic, który możemy założyć pod marynarkę i mamy fajną wyjściową stylizację w połączeniu z sandałkami. Ona jest jedwabna w 100%, także też Wam to na maksa rekomenduję. I w sumie drugą rzeczą, którą mam w szafie tego typu z genialnym składem, jest ta kamizela. Kamizelki teraz też są jednym z topowych trendów i skusiłam się na tą kamizelkę też między innymi przez to, że ma takie słodkie połączenie kolorów. Jest mega oryginalna, to ma naprawdę super skład, domieszka wełny, także wiem że na 100%, że będzie fajnie grzała. Ostatnio też wyczaiłam fajny sweterek, też w ogóle różowy, z And Other Stories. On z kolei miał wełnę i alpakę, także powiem Wam, że już po prostu go brałam, ale no niestety, jeśli tej wełny jest za dużo w składzie, to ja się po prostu drapię. Także nie mogę wytrzymać, więc koniec końców stwierdziłam, pomimo tego, że był naprawdę bardzo ładny, prosty, super, że nie chcę go. Ale no tak wiecie, odłożyłam go z ciężkim sercem, bo skład był po prostu nie do podrobienia. Okej, okay, to tyle jeśli chodzi o moje lumpexowe łupy i jakieś tipy, które mam nadzieję, że Wam pomogą. Serio, zerkajcie regularnie do lumpexów, jeśli macie na to czas, jeśli macie na to ochotę. Jeśli też macie do mnie jakieś pytania dotyczące tego, jak robić digging, jak szperać w tych lumpexach, to z wielką chęcią Wam odpowiem. Dodatkowo ja też nagrałam kilka odcinków wcześniej o takiej podobnej tematyce lumpexowej z moimi innymi tipami, także podrzucam Wam linki do wszystkiego w opisie pod tym odcinkiem. Nie zapomnijcie zaobserwować mnie na TikToku, Instagramie i widzimy się w kolejnym odcinku już niebawem. Buziaki, pa, pa!